Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się jak co tydzień albo trochę częściej, niekoniecznie przy okazji omawiania kolejnego wydawanego albo ściąganego przeze mnie z rynku tytułu, ale dzisiaj tytułem podsumowania ostatniej konferencji, która odbywała się w Baranowie Sandomierskim i tytułem zapowiedzi kolejnej konferencji, która odbędzie się na zamku w Kliczkowie pod Bolesławcem. Najpierw podsumowanie. Proszę Państwa, druga z kolei konferencja organizowana przeze mnie w Baranowie Sandomierskim okazała się być jeszcze bardziej dynamiczna, jeszcze bardziej gęsta od treści, jeszcze bardziej ciekawa i jeszcze bardziej entuzjastycznie przyjęta niż pierwsza. Ja przekornie powiem, że mi się pałac w Tłokini pod Kaliszem bardziej podoba niż Baranów Sandomierski, ale rozumiem wszystkich Państwa, dla których potęga tego obiektu, jego autentyczny no i wiekowy charakter są o wiele bardziej uwodzicielskie. To jest jednak rozmach, a nie taka kameralna, a nie taki kameralny obiekt jak Tłokinia. No tak się złożyło, że teraz po kolei będziemy w samych wielkich obiektach. Baranów był pierwszym takim dużym, Kliczków będzie następny, jeszcze większy. Proszę Państwa, kogo gościliśmy w Baranowie? No naszym gościem w Baranowie był przede wszystkim profesor, jako pierwszy wystąpił profesor Łukasz Święcicki, potem był doktor Jacek Legieć z Kielc, potem ksiądz Krzysztof Irek z Sandomierza, potem była Katarzyna Kostrzewa, profesor z prawa, moja znajoma. Potem wystąpił z wykładem dr Ryszard Mozgol, a na końcu Łukasz Modelski, też mój kolega z historii sztuki, który dzisiaj prowadzi programy w radio, jest specjalistą od historii jedzenia i o różnych frykasach opowiada i też bardzo dobrze gotuje. Chciałem też na początku zrobić coś takiego, żeby Łukasz nam coś ugotował, ale on mnie wyleczył z tego pomysłu zaraz na dzień dobry, bo powiedział, że to jest na kilka godzin. I do tego sztab pomocników jest potrzebny, no więc to są niemożliwe rzeczy i nie może kiedyś, jak się trochę rozhuśtamy, to poprosimy jeszcze raz Łukasza i on oprócz tego, że opowie gawędę, to jeszcze coś usmaży i to nie będzie nic prostego, no ale to wymaga osobnej zupełnie aranżacji. No i w Baranowie nie moglibyśmy tego zrobić, dlatego że podpalilibyśmy chyba ten obiekt, tak myślę. Proszę Państwa, fantastyczny obiekt, niezwykła sala, galeria, gdzie można było się napić kawy. No, atmosfera zupełnie fantastyczna. Ja szczerze mówiąc byłem tak zabiegany i tak zmęczony. W zasadzie z nikim prawie nie rozmawiałem, tylko cały czas biegałem w kółko, załatwiając tysiące spraw, ale byłem bardzo szczęśliwy później, bo no, uważam, że wyszło to znakomicie. Tak jak powiedziałem, było o wiele gęściej od treści niż w Tłokini, chociaż w Tłokini było fajnie, to nie jest tak, że ja coś zarzucam tutaj komuś, ale myślę, że wspięliśmy się szczebel wyżej. Zobaczymy, jak będzie w Kliczkowie. Zobaczymy, jak będzie w Kliczkowie, ale jeszcze słów kilka o Baranowie. Chciałbym bardzo podziękować pani menedżer, pani Annie, która wszystko pięknie przygotowała i pilotowała i była zawsze obok, żeby służyć nam radą i pomocą i żeby tam nie było żadnych jakichś drobnych nawet niedociągnięć. Bardzo dziękuję pani Anno. Mam nadzieję, że wrócimy kiedyś do Baranowa Sandomierskiego. Nie prędko, bo chciałbym, żebyśmy pojeździli po innych obiektach i te obiekty obejrzeli. Będę się starał, żeby to było nie tylko w takich porach przejściowych, kiedy jest trochę zimno, no bo wtedy najłatwiej wynająć taki obiekt jak zamek w Baranowie, bo latem w sezonie tam się odbywają wesela, różne masowe imprezy. I trudno trafić z terminem, no chyba, że mamy do czynienia z obiektem naprawdę wielkim, gdzie tego miejsca jest bardzo dużo, czyli z obiektem takim jak Kliczków, przepraszam. Wtedy możemy sobie pozwolić na obecność tam, na przyjechanie w środku sezonu. Uroda zamku w Baranowie no jest niekwestionowana. No to jest jednak Santi Gucci, to jest renesans późny, czy też manieryzm, jak kto woli.
Obiekt olbrzymi, autentyczny, piękny, z potężnymi komnatami, wielkimi, z meblami, niekoniecznie z epoki, ale to nie jest ważne, proszę Państwa, no trudno, żebyśmy mieli meble z epoki. Meble są późniejsze, rekonstruowane, ale robi to wszystko niesamowite wrażenie. Fantastyczna kuchnia, w ogóle super było w tej kuchni, jedzenie bardzo smaczne. Nie słucham żadnej krytyki na temat tego, co tam podawano do jedzenia w ogóle. Nie słyszę tego. Było bardzo, bardzo fantastycznie smaczne, obfite, ładnie podane, uprzejma obsługa. Myślę, że no, szczerze wszystkim polecam wizytę w Baranowie Sandomierskim, proszę Państwa. Obiekt jest czynny przez cały rok. Można tam przyjeżdżać, nocować, zwiedzać. Po zamku prowadzone są wycieczki. Wrażenie niesamowite. Z dziećmi, bez dzieci, obok jest Tarnobrzeg, bo to jest, uwaga, to jest Baranów Sandomierski, ale najbliższym miastem jest Tarnobrzeg. Płac był kiedyś własnością, zamek był kiedyś własnością Siarkopolu, teraz należy do Krajowej Agencji Przemysłu, chyba dobrze mówię. Podobnie jak Krasiczyn. Do Krasiczyna też pojedziemy, ale jeszcze nie wiem kiedy. Na razie mam inne plany. Ja mam dosyć szczegółowe te plany, także jak ja o nich nie mówię, to nie znaczy, że ja ich nie mam. Więc jak ktoś próbuje mi coś zasugerować, to niech tego nie robi. Bo potem będzie miał do mnie pretensje, że ja go nie słucham, albo że chciał dobrze, chciał mi doradzić, a ja jakiegoś focha strzeliłem. Nie. Ja wiem, co będzie na jesieni, wiem, co będzie zimą. Znaczy, wiem, co chciałbym przeprowadzić zimą, nie wiem, co mi się uda zrobić i co chciałbym zrobić przyszłej wiosny, to znaczy, w jakim obiekcie chciałbym zorganizować konferencję. Proszę Państwa, tyle może o Baranowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wykładowcom, dziękuję publiczności, bo Państwo przyjeżdżacie, poświęcacie swój czas na te imprezy. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. To jest naprawdę niesamowite, że Państwo zdecydujecie się często z bardzo daleka, spoza kraju, z Francji, z Luksemburga, z Danii, z różnych miejsc, przyjeżdżacie Państwo po to, żeby wziąć udział w tej konferencji. Bardzo Państwu serdecznie za to dziękuję, bo to jest dla Państwa. Po prostu jestem przekonany, że nadszedł czas, żeby wyjść poza internet. To jest absolutny priorytet. Absolutny priorytet polityki wydawniczej i sprzedażowej, wyjście poza internet. Dlatego konferencje będą kontynuowane, choćbym miał się podpierać nosem i spać w marszu. Muszą być. Teraz o Kliczkowie, a potem jeszcze o innych planach. Proszę Państwa, zamek w Kliczkowie pod Bolesławcem jest obiektem olbrzymim. Jest to obiekt, który mnie osobiście bardzo uwodzi. Ponieważ ja często jeżdżę na tak zwane ziemie wyzyskane, znam mnóstwo dobrej architektury, która tam się znajduje i leży w zasadzie odłogiem, która jest nieznana w Warszawie, nieznana w środkowej Polsce i generalnie nierozpropagowana. Jak komuś mówię, że jadę na zachód Polski, żeby coś tam zobaczyć, jakiś zamek, to wszyscy piszą, a do Książa jedziesz. Proszę Państwa, ja nigdy nie pojadę do Książa i nie zrobię konferencji w Książu, dlatego że Książ jako obiekt mnie po prostu tylko irytuje. Poza tym no, okolica jest taka, że tam jest pełno ludzi. To jest, Kotlina Kłodzka jest sympatycznym miejscem. Ja tam często jeździłem do Jugowa. Polecam Państwu Nadleśnictwo Jugów, Nową Rudę w ogóle, bo to jest piękne miejsce, ale konferencji w Książu nie zrobię. Za to jest mnóstwo innych miejsc, które się na konferencję nadają i ja o tych miejscach teraz nie powiem, żeby nie psuć niespodzianki, ale powiem o Kliczkowie. To jest olbrzymi obiekt. Jak ktoś wyjdzie w nocy, nie trafi z powrotem. To od razu mówię, nie trafi z powrotem, więc lepiej tego nie robić i nie łazić bez sensu. Dziedziniec, proszę Państwa, jest tak filmowy, że no, wchodzi się tam i człowiek ma wrażenie, że za chwilę z bramy wyjdzie Hans Kloss z okularami motocyklowymi podniesionymi tutaj na czapkę. Zamek jest XIX-wieczny, przebudowywany z elementami jakiejś architektury średniowiecznej rekonstruowanej. Bardzo malowniczy. Olbrzymi park do tego. Olbrzymi. Są jeszcze inne obiekty architektoniczne dookoła. To jest Dolina Kwisy, więc jeżeli idzie o bazę lokalową, nie ma żadnego problemu. Można sobie wykupić spływ Kwisą, różne atrakcje. Niedaleko jest Bolesławiec. Bolesławiec jest pięknym miejscem z mnóstwem sklepów z ceramiką bolesławiecką, bardzo drogą. Od razu uprzedzam. Bardzo drogą. Bolesławiec jest miejscem, to jest niewielkie miasto, ale tam jest mnóstwo na przykład tekstyliów produkowanych lokalnie dla dziewczyn, bardzo fajnych.
Przepraszam, że zwracam na takie rzeczy uwagę, ale jestem człowiekiem niezwykle praktycznym. Może trochę za bardzo. Więc no mówię o tym, co mi się rzuciło w oczy. Także wycieczkę do Bolesławca też polecam, aczkolwiek no jest to takie standardowe miasto, jak to na terenach Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej i Pomorza, ale bardzo ładne. Znaczy znam ładniejsze, ale Bolesławiec w porządku. Nie ma tam zapaści gospodarczej, którą widać na przykład w Wałbrzychu, tak? Albo do niedawna w Nysie było, nie w Nysie, tylko w Nowej Rudzie. Teraz Nowa Ruda się podniosła, rekonstrukcja rynku, takie sprawy. Dlatego Bolesławiec polecam. Zamek w Kliczkowie, tak jak mówię, olbrzymi, pięknie utrzymany. Kiedy pokazałem Tomkowi Bereźnickiemu zdjęcie, on myślał, że to gdzieś nad Loarą. To nie jest nad Loarą, to nad Kwisą. Proszę Państwa, kto będzie wykładowcą w czasie konferencji na Zamku w Kliczkowie? Sir John Demot Turing, autor książki o Enigmie, wydanej przez Rebis w tym roku, który objeżdża Polskę i będzie jeszcze objeżdżał w związku ze rozmaitymi swoimi sprawami, interesami, planami wydawniczymi i promocją tej książki oraz zapewne innych książek, które napisze. To jest bratanek Alana Turinga. Historia Alana Turinga wszystkim jest, proszę Państwa, mniej więcej znana. Alan Turing, człowiek, który kontynuował pracę polskich kryptologów nad Enigmą i w zasadzie je dokończył, tak? Znaczy, to jest nasza wersja, Brytyjczycy twierdzą, że on jest głównym ojcem tego sukcesu. Został zaszczuty przez armię, co tu gadać. Był homoseksualistą, wybitnym uczonym, wybitnym umysłem absolutnie. Człowiekiem dziwnym, jak to się zdarza często ludziom nietuzinkowym. Z takich śmieszniejszych rzeczy, o których wiem, to potrafił chodzić po Bletchley Park w masce przeciwgazowej. Nie dawał się przekonać, że trzeba tę maskę zdjąć. No, ta jego dysfunkcja została szybko wykryta. To było jeszcze w latach 50. w Wielkiej Brytanii normalnie penalizowane. I zmuszono go do kastracji chemicznej, a następnie do samobójstwa. On się otruł cjankiem ukrytym w jabłku. To po prostu potworna zupełnie historia. Szczególnie, proszę Państwa, w myśl tych narracji, które są dzisiaj lansowane. Tak? Alan Turing, absolutnie wybitna postać, absolutnie wybitny uczony, został przez swój własny kraj po prostu zaszczuty. Znaczy kraj, armię. Tak? Co tu? Armię, powtórzę. To armia zniszczyła Alana Turinga. No więc gościmy jego bratanka, autora książki o Enigmie, gdzie Sir John Dermot Turing opowiada o udziale Polaków, Brytyjczyków i Francuzów w dziele rozszyfrowania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Oprócz tego naszym gościem będzie profesor Krzysztof Ostaszewski, chyba z Uniwersytetu Illinois. Przepraszam Panie Krzysztofie, jeżeli coś pomyliłem. W każdym razie z Ameryki. Pan Krzysztof przyjedzie do nas z Ameryki, jest stałym czytelnikiem naszego bloga i jest stale obecny codziennie. Państwo tego nie wiecie, ale pan Krzysztof jest z nami przez cały czas, czyta, nie wiem czy komentuje i przybędzie, żeby wygłosić wykład pod tytułem Spiskowa teoria ubezpieczeń, ponieważ pan Krzysztof jest matematykiem i specjalistą od ubezpieczeń właśnie. Ja bardzo się cieszę na ten wykład, bo spodziewam się po nim samych rewelacji. Nie będzie to, jakby to powiedzieć, tuzinkowa sprawa i codzienna, więc ja sobie wiele po tym wykładzie obiecuję. Ponieważ tak jak obiecałem, będziemy mieszać autorów ze świata z autorami Kliniki Języka, kolejnym gościem będzie Szymon Modzelewski, nasz kolega, który opowie albo o swojej książce, którą już napisał, albo o swojej książce, którą już pisze, to jeszcze do ustalenia, bo mamy dużo czasu, przyjedzie przez Państwa bardzo dobrze przyjęty Piotr Tryjanowski, który opowie tym razem o zwierzętach w czasie wojny. Bardzo ciekawy wykład będzie o zwierzętach w czasie wojny. Piotr Tryjanowski. Nie będzie Grzegorza Kucharczyka, ale on będzie na jesiennej konferencji, bo pan profesor Kucharczyk nie może przybyć, nie ma terminu w czerwcu. I proszę Państwa, ja postanowiłem wygłosić wykład. Może to jest nieskromne z mojej strony, ale postanowiłem wygłosić wykład, bo tak, prawda? Bo w sumie dlaczego nie? Trzecia konferencja, mogę coś opowiedzieć.
Przysięgam, że nie będę nikogo zanudzał, nie będę nikogo dręczył, zmieszczę się w czasie, nie będę przedłużał, jako ostatni się ustawię. Także wszyscy będą przede mną, a ja na koniec, jak ktoś wytrzyma ten cały maraton, to jeszcze może przyjść i posłuchać mnie. Ja mogę gadać do pustej sali, więc jak wszyscy wyjdą, nie będzie dramatu. Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się wydaje. Policzmy. Turing, Ostaszewski, Tryjanowski, Modzelewski, ja, to jest pięciu, kogoś mi brakuje. A, przepraszam bardzo, pan Sławomir Wiszniowski będzie naszym gościem. To jest małżonek pani Ani, którą mieliśmy okazję oglądać w takim wykładzie przez Centrum Powiśle zorganizowanym w czasie którejś kolejnej konferencji o Piłsudskim. I będzie pan Sławomir opowiadał nam o takiej swojej przygodzie, której był moderatorem i reżyserem, o tym, jak zbierał materiały i jak to się robi, proszę Państwa, jak się zbiera materiały do historii własnej rodziny. Z tej zbiórki materiałów do historii własnej rodziny powstała gruba księga, wydana własnym sumptem na wewnętrzne potrzeby tej rodziny, która jest takim elementem cementującym tę społeczność, bo to rodzina szeroko rozumiana bardzo. I to będzie od strony emocjonalno-technicznej. O, ja tak zasugerowałem pani Ani, bo ostatnio z nią rozmawiałem przez telefon i oni się oboje zgodzili przyjechać o tym opowiedzieć. I ja zasugerowałem, oczywiście ustąpię we wszystkim, jeżeli tylko będzie inna sugestia z ich strony, żeby to było emocjonalno-techniczne. Tak? Czyli żeby powiedzieć o tych emocjach, które towarzyszą takim przedsięwzięciom oraz tym, jak to się robi. Z kim się gada, żeby wyciągnąć papiery z trudno dostępnych zasobów archiwalnych nieraz. No i inne przygody, jakie się z tym wiążą. Ja nigdy takich rzeczy nie robiłem, więc nie wiem. To nie umiem nawet zgadnąć, jakby to mogło wyglądać, ale przyjedziecie Państwo do Kliczkowa i posłuchacie, jak to wyglądało. Także sześciu wykładowców. Aha, wykład pana Turinga będzie dłuższy, bo będzie tłumaczony w tym samym czasie, więc będzie trwał 2 godziny. Ja nie zrezygnuję z sześciu wykładów, dlatego, proszę Państwa, że mamy długi dzień. Mamy długi dzień. To jest 29 czerwca, więc ciemno się zrobi o godzinie 23. Tak naprawdę i Państwo będziecie mieli okazję do dyskusji w kuluarach, poza kuluarami, w parku, na ścieżkach, gdzie tam kto będzie chciał. Polecam szczególnie dziedziniec Zamku w Kliczkowie, bo to jest naprawdę miejsce tak filmowe, że ja w Polsce nie widziałem bardziej filmowego miejsca. To jest coś niezwykle klimatycznego i fantastycznego. Bardzo mi się tam podobało. Tak będzie wyglądał Kliczków. A teraz, proszę Państwa, słów kilka o tym, no tak jak mówię, trzeba wyjść poza internet. To jest absolutny priorytet. Nie można zrezygnować z wyjścia poza internet. Żeby wyjść poza internet, postanowiłem, że będziemy organizować panele. One też będą się odbywać w miejscach niezwykłych i to nie będzie tak, że one będą tylko blisko Warszawy. Panele nie będą miały takiego charakteru jak konferencje, czyli ja nie będę tam zapraszał wykładowców, no bo to się wiąże z kosztami, tak? To się niestety wiąże z kosztami i ja nie zrezygnuję z płacenia wykładowcom po to, żeby pójść na jakąś łatwiznę i taniochę. Nigdy z tego nie zrezygnuję. Na nas musi być panel i na panelu niestety będziecie Państwo skazani na mnie, bo ja jestem za darmo, jak przyroda. No i oczywiście na autorów Kliniki Języka, tak? Więc ja bym chciał pierwszy panel zorganizować, nie powiem gdzie jeszcze, bo nie wiem, czy mi się to uda, jutro będę wiedział, ale chciałbym zorganizować ten panel tak, żeby mogła przyjechać Krystyna Murat, czyli Pink Panther, ponieważ ciągle słyszę, gdzie jest Pantera, gdzie jest Pantera, gdzie jest Pantera, więc ja postanowiłem zorganizować pierwszy panel, na który wstęp będzie wolny i na każdy panel wstęp będzie wolny, ale ograniczenie jest takie, że nie będzie tam sław akademickich, medialnych i innych, tylko będą tam autorzy Kliniki Języka, tak? Będzie można oczywiście kupić książki i będzie można wziąć udział w dyskusji. To będzie jeden wieczór,
Czyli przyjeżdżamy, dyskutujemy, rozjeżdżamy się. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli przetrenować to wszystko, tak? Dnie będą długie. Być może panele będą tylko w sezonie, być może potem nie będziemy ich organizować, albo będziemy je organizować rzadziej, albo po prostu w dużych ośrodkach miejskich. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie musimy tę rzecz przetrenować, no, rozpoznanie walką zrobić. Rozpoznanie walką. Pierwszymi panelistami będą Krystyna Murar, Gabriel Maciejewski, Szymon Modzelewski. Będzie to w takim miejscu, żeby Krystyna mogła łatwo dojechać. Czyli wiadomo, że ona jest z Puław i musi to być w okolicy. To jest mój teren. Ja tam wszystkich znam, wszystko wiem. Jeżeli mi nie pozwolą zrobić w tym miejscu, o którym myślę, znajdę inne. Na razie musimy tam pojechać, zorientować się, jak wygląda sytuacja, zabukować termin i zobaczyć, co się stanie. Krystyna jest już poinformowana i trzyma sobie ten termin w rezerwie. No, więc chciałbym właśnie, żeby między konferencjami odbywały się jeszcze panele i żeby te panele były ruchome. To znaczy mi szczególnie zależy na tym, żeby one się odbywały w Małopolsce ze wskazaniem na Rzeszów, na Kujawach ze wskazaniem na Bydgoszcz, na Dolnym Śląsku ze wskazaniem na Wrocław, na Górnym Śląsku ze wskazaniem na cokolwiek, bo to nie muszą być Katowice, tak? Na Lubelszczyźnie to będziemy tam, gdzie będziemy w okolicach Puław i Dęblina. To ja nie pojadę do Lublina, nie pojadę do Biłgoraja, być może do Zamościa kiedyś, ale to na razie nie przewiduję, dlatego że no, jest mi łatwiej wszystko organizować, kiedy jestem u siebie. Będziemy organizować rzeczy na Mazowszu, dlatego że wokół Warszawy jest dużo dobrych obiektów, w których można taki panel zorganizować, no i wtedy, że wiadomo, że Warszawa przyjedzie, tak? Na Lubelszczyznę też nie jest tak daleko. Jeszcze nie jeżdżą pociągi w tamtą stronę, ale od jesieni mają już jeździć, więc w ogóle komunikacja będzie ułatwiona, nie ma o czym gadać. Zorganizowanie takiego panelu na tym terenie będzie proste. Jadę do Białegostoku na targi w połowie kwietnia i zobaczymy, jak sytuacja wygląda na Podlasiu, a konkretnie w Tykocinie, co tu gadać, tak? A konkretnie w Tykocinie. No i to takie plany. Co z tego wyjdzie, co odpadnie, a co się uchowa, no to proszę Państwa zobaczymy. Ja tylko jeszcze powiem, że jesienna konferencja, 19 października, zabukowany termin, zaliczka zapłacona, już z tego nie zrezygnujemy. 19 października, Pałac Turzno, bądź też Turzno, nie wiem jak to się czyta, pod Toruniem. Bardzo łatwy dojazd, autostradą A1, zjeżdżamy pod Toruniem, jesteśmy w Pałacu Turzno, czy też Turzno. Piękny, romantyczny, duży bardzo obiekt, w którym nie byłem. Bo to jest też tak, że ja nie ciągnę Państwa tylko w te miejsca, które już zwiedziłem, ale też do takich, gdzie nie byłem. Ale pojadę wcześniej, żeby zobaczyć, jak wszystko wygląda w tym Turznie. A potem, co będzie na następnej konferencji, gdzie ona się odbędzie, tego jeszcze nie wiem. Ale chciałbym, żeby była na Lubelszczyźnie. Zimowa, bo następną zrobimy zimową. Nie grudniową, ale styczniową zrobimy to w środku zimy. Ja mam taki plan, żeby Państwa zaciągnąć nie dość, że na odludzie kompletne, to jeszcze z daleka od wszystkiego i żebym tylko ja miał najbliżej do tego miejsca i łatwo, i żebym wiedział, którędy w ogóle, przez krzaki, a cała reszta, żeby miała maksymalnie utrudnione i jeszcze, żeby był śnieg po kolana i żeby to był styczeń i minus 15. Takie mam plany. Bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.